Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my dziś mówimy o tym, że e, wszyscy się bunkrują z PiSu przy Rydzyku. Rydzyk jest taką opoką. Mieliśmy teraz, Szanowni Państwo, spotkanie. A w weekend na Jasnej Górze, 33. pielgrzymka rodziny Radia Maria e, i e, tam Tadeusz Rydzyk e, Podzielił się swoimi troskami związanymi ze zmianą władzy, przywitał tłumnie przybyłych prominentnych parlamentarzystów. Zaczęło się od pozdrowień dla Daniela Obajtka, jednak pana nie zamknęli. Wśród gości był również były, były minister edukacji Przemysław Czarnek i były poseł i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. I był też czekający na zatrzymanie i areszt Marcin Romanowski. Tutaj szpila do prokuratury. Skoro pan Romanowski jest już zgoda Sejmu na jego aresztowanie i zatrzymanie, to dlaczego pozwala mu się spotykać w szerokim gronie ludzi, z którymi można taczyć na jasnej górze? No powiem tak, że tego typu uprzejmość jest dla mnie niezrozumiała. Jest pan wiceminister poseł Marcin Romanowski. Czy modlicie się za niego? Trzeba mocniej, bo wiecie, widzicie, co się dzieje. Mówił ryzyk. Na jasną górę, i to też jest symptomatyczne, nie przyjechał Jarosław Kaczyński. Wystosował jednak list do widzów, który odczytał Błaszczak. Czasy mamy dziś niełatwe, można powiedzieć, że z roku na rok stajemy w obliczu coraz poważniejszej próby. Od lat musimy stawiać czoła na jej silającej się fali ataków na wiarę i polskość na wszystko, co dla nas najświętsze, najdroższe i najukochańsze telepi prezes PiS. No i tam potem podsumował, że ogólnie rzecz biorąc, ujmując, mamy do czynienia z ciągłym łamaniem prawa, z tym gwałceniem konstytucji RP, z narastającym podważaniem zasad demokracji, z kultywowaniem barbarzyństwa, zalewem kłamstwa i hipokryzji oraz opiłowywaniem nie tylko katolików, ale Także wszystkich tych, którzy wyznają podstawowe dla naszej cywilizacji wartości. Tyle Jarosław Kaczyński. Widać było tam próbę spotkania ludzi, którzy zastanawiają się, co dalej. Ryzyk się poskarżył. Ryzyk się poskarżył na kontrolę. Że kontroluje go bezpośrednio 12 osób codziennie. I Zresztą, z, jak wynika z rocznego sprawozdania finansowego, no Fundacja Lux Veritatis Ryzyka po raz pierwszy w historii zanotowała straty. Koszty działalności były wyższe od przychodów, a to dlatego, że po wyborach przestała płynąć kasa z państwowych dotacji. Ryzyk więc ma nie tylko kwestię kontroli na głowie, szanowni Państwo, ale musi też z, odpowiedzieć sobie na pytanie, z czego będzie finansową działalność, którą rozbują. To oczywiście problemy Tadeusza Rydzyka nie są naszymi problemami, ale to jest dosyć symptomatyczne, że oni ciągną do niego. ryzyk był zawsze takim patronem ziobrystów od, od naprawdę dłuższego czasu. Mówiło się nawet, że jeżeli ziobro by został wykopany przez Jarosława Kaczyńskiego, to właśnie Tadeusz Rydzyk dałby mu kryszę, dach, to jest z rosyjskiego, tak jest nazywana ochrona, po to, żeby był w stanie po prostu przepełznąć do parlamentu. Bo prawda jest taka, że solidarna, suwerenna Polska ze wsparciem Rydzyka miałaby szansę, szczególnie gdyby się na przykład sprzymierzyła z jakąś frakcją Antoniego Macierewicza. Antoni Macierewicz też jest cały czas dobrze widziany na dworze. Ten fakt Tomku, że nie ma Jarosława Kaczyńskiego dla Ciebie jest jakiś znaczący. Co, co, co zdaniem twoim mogło to spowodować jego absencję? Uważam, że to jest rzeczywiście niezwykle istotne, ponieważ Jarosław Kaczyński, no, czego bym nie powiedzieć, jest to wytrawny polityk i on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakim zagrożeniem byłaby jego obecność? U e, księdza ryzyka. Ta obecność mogłaby spowodować to, że e, te wszystkie akcenty e, dotyczące m, wymieniania tych ludzi, czy ewentualnego e, wskazywania kogoś, kto teraz miałby e, zjednoczyć tą, no oczywiście w cudzysłowie prawicę, bo to nie jest prawica. E, Okazało się, że mógłby to być nie Kaczyński. On już on w tej chwili ma niezwykle słabą pozycję, a on sobie na to pozwolić nie może, bo jeżeli jeszcze doszłoby do tego, że ryzyk e, obok Kaczyńskiego, w taki no, bardzo, e, że tak powiem, łagodnie wyrafinowany sposób, na kogoś by zwrócił większą uwagę, bardziej by go chwalił. Nie wymieniając w ogóle Kaczyńskiego, bo praktycznie nie wymieniał Kaczyńskiego teraz, byłoby to jednoznaczne wskazanie, że Kaczyński już tutaj tej głównej roli nie powinien pełnić. To spotkanie miało na celu, na celu to, żeby oni się skonsolidowali, bo właśnie Kaczyński między innymi skłócił to środowisko. Dla nich to jest olbrzymim problemem, kiedy oni mają być podzieleni, to jest to, dzięki czemu wygrywali wybory. To znaczy, że u nas były. Że tak powiem, zupełnie inne priorytety, to znaczy Trzecia Droga miała, miała swoje pomysły, nie chcieli pójść razem z koalicją obywatelską. Lewica również składała się z trzech ugrupowań i to było siłą dla Jarosława Kaczyńskiego. Teraz już sam Jarosław Kaczyński jest problemem. Ryzyk pokazuje coś, co dla niego jest niezwykle bolesne i dla nich wszystkich jest to, jest to bolesne. To znaczy na przykładzie również swoich mm, biznesów, no bo tak to trzeba określić, pokazuje zagrożenie. I on y, wymienia i mówi, ojciec Rydzyk witając się z gośćmi, którzy przybyli na uroczystości, ujawnił, że jego fundacja ma kłopoty. Wśród nich byli jego najbliżsi współpracownicy. Wymienił m.in. dyrektor finansową Lux Veritatis, Lidię Kochanowicz-Manik, też ma niełatwo, pan dyrektor, mam powiedzieć, zwrócił się do niej publicznie Ojciec Ryzyk. Oprócz tej ogromnej pracy, którą mamy w związku z radiem, w związku z telewizją, w związku z dwóch veritatis, wiecie, że nam wstrzymali zakończenie wystawy stałej w Muzeum Pamięci i Tożsamość w Toruniu, która jest własnością państwa. Mamy w tej chwili, oczywiście w cudzysłowie, mamy w tej chwili równocześnie trzy kontrole. Chcą znaleźć cokolwiek. 12 osób codziennie skontroluje, co Wy na to powiecie. I Szanowni Państwo, to jest e, obawa, co znajdą jeszcze u ryzyka. E, jest to ewidentne, jest to e, próba uspokojenia Pani dyrektor finansowej, bo oni mają z tym wielki problem. E, Ryzyk wymienił właśnie Pana Romanowskiego, wymienił e, również e, Ziobre że Ziobro jest chory, że trzeba mu pomóc. To jest próba skonsolidowania skonsolidowania no całego PiSu bez Jarosława Kaczyńskiego i ewidentny sygnał również do kontrolujących, żeby zwolnili i żeby, no, żeby te kontrole nie... nie były tak dokuczliwe. I teraz, Szanowni Państwo, wiadomo, co ich najbardziej boli. To, czego nie zrobiono do tej pory, jeżeli chodzi o ludzi z otoczenia Kaczyńskiego, z pis to znaczy odcięcie ich od finansowania. Jeżeli dokładniej, już by zadziałała ta miotła dotycząca spółek skarbu państwa, ci ludzie związani z pis byli byliby jeżeli ta Miotła zadziałałaby w służbach specjalnych, w prokuraturze, dla nich byłby to olbrzymi problem. I jeżeli działałyby służby skarbowe, tak dużo bardziej szeroko, w szczególności sprawdzając te wszystkie poprzednie miejsca, w których w tym Paśniku byli ludzie z PIS, ich, Najbardziej boli to, że te finanse by zostały odcięte. No powinna zacząć działać w końcu konfiskata rozszerzona. Przecież yy, mając już tyle informacji i działaniom prokuratury, który, która ma dowodów bardzo dużo o tym, że gdzieś były nieprawidłowości, konfiskata mogłaby działać, chociażby do tych ludzi z rządowej agencji Rezerw Strategicznych i z, i z tych biznesów. Yy, Teraz ta konfiskata mogłaby działać chociażby również w biznesach ojca ryzyka. Tutaj jest jeszcze strach, jeszcze, jeszcze się boją. Uderzenie finansowe, pokazania finansów, czy tak samo jak od dawna trąbimy Janek Państwu mówi, pokazanie, ile pieniędzy wzięli poszczególni ludzie z mediów, to, to jest naprawdę uderzenie w finanse. To jest pokazanie, bo od tego to jest krok, do tego, żeby zacząć patrzeć, czy te pieniądze zostały wzięte no, zgodnie z prawem. Czy tutaj jest tylko jakieś przekroczenie, które można oceniać no, bardzo negatywnie ze strony moralnej tych, którzy brali, czy tam są jakieś rzeczy, do których może mieć pretensje wymiar sprawiedliwości. I to jest niezwykle istotne. I, I jak widzimy, to jest podstawa do tego, żeby rozliczyć się z pisem, uderzyć w źródła finansowania. Przecież jeżeli chodzi o obajtka, w tej chwili nie ma najmniejszego problemu, żeby również tego te imperium finansowe w jakiś sposób no, utrudnić mu działanie, bo Obajtek takie imperium chce tworzyć. Pomijamy już jego możliwości intelektualne, bo to, bo to może być różnie, ale to pokazuje całemu społeczeństwu. Ryzyk, pokazując to, co go najbardziej boli, ja nie państwu wytłumaczę, bo to są takie działania między innymi no powiedzmy piarowskie, zrobił bardzo duży błąd. Trzeba dalej iść w tym kierunku. Natomiast ja nie rozumiem działań prokuratury, bo prokuratura, która miała już dokumenty z Sejmu i w tej chwili każda godzina, każdy dzień, kiedy nie są wykonywane działania wobec Romanowskiego, to są, szanowni państwo, to jest woda na jego myl, bo... On i jego adwokaci będą mówić, no przepraszam bardzo. No, no, no i co się stało? No, cały czas jest na wolności, nic się nie dzieje. Miał możliwość tak długo mataczyć, i skoro teraz te środki są, są tak e, niezbędne i szybkie do wykonania, no prokuratura dostała te instrumenty. No, widać, że, że nie widzi powodu. Prokuratura reaguje na naciski z góry. I to jest, i to o to chodzi. Prokuratura e, chce, żeby. E, sąd się, im, żeby sąd im nie zgodził się na, zgodził się na e, tymczasowe aresztowanie. I na to grają, bo m, nie, pokazując, że nie ma e, takiej niezbędności, szybkiego odizolowania Romanowskiego od możliwości mataczenia, to jest woda na jego młyn. Oni grają, czas gra dla Romanowskiego teraz. I tak. I w tę grę, bo ja nie widzę powodu. Nikt mi nie powie, że jest sobota, niedziela, bo prokuratura pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tak samo służby. Jeżeli to było niezbędne, to przewiezienie papierów do prokuratury, to szanowni Państwo, w piątek za 3 godziny te, te dokumenty były w prokuraturze. Mamy, mamy od piątku do dzisiaj czas. I owszem, są już tutaj różnego rodzaju głosy, i to prawda, że nie ma potrzeby Romanowskiego zatrzymywać o 6 rano w domu, że nie trzeba tego robić tak, jak, tak jak robił PiS, tylko wystarczy go wezwać i wtedy się go formalnie zatrzyma. Tak, ja się zgadzam, że tak można zrobić, ponieważ tutaj prokuratura się przyznaje do tego, że Romanowski już miał czas chować pozostałe rzeczy. Uderzenie miało sens wtedy, kiedy nastąpiło tych kilkadziesiąt przeszukań w jednym miejscu. Wtedy, kiedy również byli u Ziobry. i wtedy byli już u Romanowskiego. Natomiast teraz, same, same pozostawienie możliwości kontaktowania się z przyszłości podejrzanymi, no to jest woda, to jest woda na ich młyn. Tylko tyle, a w szczególności na, dla Romanowskiego. Tak, znaczy to jest, no to na pewno będzie argument, który będzie podnoszony przy wniosku. które zdaje z tego sprawę. 100%. Tak, że dają argumenty do tego, żeby wnioskować o pozostawienie go na wolności, ponieważ yy, no jak widać, nie jest, nie, nie jest to niezbędne izolowanie go. To jest symbol, Janku, wiesz, że jak go pozostawimy na wolności, to jest symbol. Tak, to jest to, to jest to, szanowni państwo, że będzie ta, ten symbol, który miał być też no, jakimś tam sygnałem do wszystkich, że będzie, będą wyciągane konsekwencje. No, szanowni Państwo, to jest, też, to jest też po to, żeby poklepanie go po plecach pod hasłem nie martw się, chłopie. Jest <noise> dobrze. Ja przypomnę, że tam jest taka e, bardzo niefajna przesłanka, e, która w zasadzie wystarcza do tego, żeby każdego posadzić e, do aresztu, to znaczy zagrożenie wysoką karą. Tak. Wystarczy, wystarczy, że postawimy e, wystarczająco mocny zarzut. I samo w sobie on jest już przesłanką do tego, żeby człowieka wsadzać do aresztu, niezależnie od tego, na ile ów zarzut jest uprawdopodobniony realnie. Bo te wszystkie rzeczy, które były robione za pis wpisu, nie miały praktycznie pokrycia w dowodach. Ja mówię o sprawach chociażby Twoich. Gdzie czy tam mamy pana Karpińskiego, gdzie w ogóle brak, brak, gdzie brak jest nawet bezpośrednich było bezpośrednich w ogóle dowodów. To był tak zwany dowód przeciwko karpińskiemu polegał na tym, że jakaś pani zeznawała, że jej się według niej te pieniądze, które gdzieś tam prze, prze, przechodziły przez jej ręce, miały trafiać do pana Karpińskiego. Wiecie państwo, to jest taki dowód. W postaci tego, że zatrzymujemy jakąś panią, i ona nagle zeznaje, że jej się wydaje, że facet, z którym się nigdy nie kontaktowała, nie miała żadnej wiedzy, to jej się wydaje, że te pieniądze trafiają do niego. I to jest. Jeżeli... Mój jest świadek, który mnie nigdy nie widział, właściciel y, takiego, no, bar... bardzo taki bogaty człowiek, właściciel kilku różnych przedsiębiorstw który zeznaje o tym, że ja jestem złym człowiekiem, chociaż bo wie o tym ze słyszenia. Nigdy mnie nie widział, nigdy nie zajmiliśmy słowa. On ze słyszenia to, co słyszał od swoich kolegów, i został wezwany na zeznaje. Tak. To jest bardzo ciekawa właśnie też historia, Szanowni Państwo, że się wzywa ludzi to też ja jako ja że ja tę sprawę, to jest ta pierwsza sprawa Tomka, tak. gdzie panowie po prostu w pewnym momencie wzywali świadków, którzy nie mieli co prawda bezpośredniej wiedzy o zarzutach natomiast mieli wiedzę, że Tomek jest po prostu złym człowiekiem i oni przychodzili i dawali świadectwo, oczywiście nie... Mieli ze mną zadawniony od kilkunastu lat Tak, ale to nie, 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 nie mówiąc o tym, że prokuratura nie wzywała ludzi, którzy mieli Realną wiedzę na temat tych spraw. Ja przedostałem do Twojej sprawy wyzwany dopiero w grudniu, czyli prawie 11 miesięcy po, po, tym, po, po postawieniu zarzutów. I po tym prokurator mnie zwolnił, bo miał tutaj bardzo poważne problemy. Ktoś mu powiedział to, o czym on wiedział, no ty mu wartykułowałeś to. Znaczy nie, no to jest tak, że ja powiedziałem, co on ma u siebie w, tak. co ma u siebie w aktach. I że sytuacja zresztą, ja przypomnę, że Tomek dostał zarzut okradzenia, oszukania gangstera wspólnie z, ze znanym generałem Mieczysławem Bieńkiem, który takiego zarzutu nie dostał. A pieniądze miały wpłynąć na konto pana generała, więc jest to, był to rażący... Przy... Dwoma oficerami funkcjonarzami. Tak. Dwoma funkcjonariuszami centralnego, to jest druga rzecz. Ale to były te dwa zarzuty, gdzie panowie po prostu, gdyby dawali wiarę gangsterowi, no to powinni postawić zarzuty wszystkim, no bo to jest tak, że nie można postawić, opisać czynu i postawić zarzutu tylko i wyłącznie jednemu z uczestników, to tylko pokazywało, jak oni realnie podchodzą do zarzutów ale wrócimy, bo no wróćmy do naszych ziobrystów. Tak. Oni no to jest, to jest z jednej strony jest to taka takie wzajemne poklepywanie się po plecach, bo oni się boją. Ja wiem od swoich źródeł, że bardzo boi się Dariusz Matecki. To są po prostu to jest człowiek, który no taki on jest może mniej kojarzony to jest taki hater Ziobry. To jest facet, któremu oni płacili z Ministerstwa Sprawiedliwości ciężką kasę. On prowadził multum. Zresztą to, to, to też w ogóle jest pytanie, czy w ogóle te wszystkie umowy, które były podpisywane, na niego nie, nie, nie można ich zakwestionować, ponieważ to, co on robił, nijak się miało do treści umów. On tak naprawdę prowadził. Partyjną robotę dla Solidarnej, suwerennej Polski, za którą było płacone z pieniędzy publicznych. Najpierw to było Ministerstwo Sprawiedliwości, potem to były lasy państwowe. I właśnie kiedy w lasach państwowych pani posłanka Magdalena Felix zaczęła robić kontrolę poselską no to pan Dariusz Matecki skompilował wziął udział w akcji przeciwko jej rodzinie akcji hejtu gdzie postawiono jej zarzut że nie rozrabia sprawy gwałtu na temat na, 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 na gwałtu na swoich dzieciach którego dokonał kolega partyjny który został skazany za pedofilię że nie nagłaśnia tego w imię kariery w platformie. No, szanowni Państwo, no, postawienie zarzutu komuś publicznie, że nie prowadzi publicznej analizy traumy swoich dzieci z powodów partyjnych, jest po prostu tak obrzydliwą rzeczą. Tutaj się, tutaj użyję tego słowa, skurwiło się bardzo wiele osób. Przede wszystkim brak reakcji rzecznika praw dziecka w mojej ocenie w ogóle bo nawet rozmawiałem ostatnio w tej sprawie że to w ogóle podpada pod 231 on ma obowiązek miał obowiązek zareagować jako rzecznik praw dziecka w tamtej sprawie tak samo 231 bo mi taki dosyć znany prawnik mi wrócił żebyście się zastanowili, że przecież i rolą Rzecznika Praw Dziecka jest obrona nieletnich, których prawa zostały naruszone tym hejtem. I tutaj Mikołaj Pawlak, z którego Andrzej Duda próbuje zrobić sędziego w tej chwili, to jest po prostu kolejna hańba, której się dopuszcza Andrzej Duda. Hańba taka, która się będzie za nim ciągnąć, bo, szanowni Państwo. Te kwity wejdą. Oni co prawda w tej chwili jest ten wielki orgazm w mokry sen Jarosława Kaczyńskiego, że Donald Trump już się zbliża, już puka do naszych drzwi. Szanowni Państwo, że oni już po prostu już się nie może doczekać powrotu Trumpa i że Trump już marzy o tym, żeby wspólnie z Kaczyńskim tutaj się przywitać, że on po prostu poprowadzi tą rekonkwistę PiSu. Szanowni Państwo, Donald Trump ma w czterech literach po prostu PiS i on, tak jak mówił jeden z panów, z którymi się konsultowałem, jedynego Kaczyńskiego, którego kojarzy, to jest Una Bomber, który parę lat temu zmarł, to był taki znany terrorysta, Ted Kaczyński. Facet był człowiekiem, który przez lata terroryzował Amerykę jeszcze w czasach przedinternetowych, po prostu rozsyłając bomby, których celem było taki terror przeciwko budowaniu technologii. No, powiedzmy sobie taki klasyczny, seryjny morderca, bo to się do tego spowradza, jeżeli rozsyłasz bomby, które zabijają, no to to, to jeden, jak jesteś jakimś tam seryjnym mordercą. Bardzo ciekawe programy były, w jaki sposób było złapano. Tak naprawdę Teda Kaczyńskiego złapano, tworząc nowoczesną naukę o profilowaniu, czyli no, o napisaniu na podstawie listów. Stworzeniu po prostu profilu, kim jest ich autor. Dziś pewnie byłoby to szybsze i prostsze, dlatego że tak duża liczba tekstu, które on produkował, po prostu dziś analiza sztucznej inteligencji potrafi wyłapać styl ludzi po prostu po pisaniu. Wiecie Państwo, aż się teraz nie mogę doczekać, aż się zacznie, zacznie się analiza prac magisterskich, doktorskich ludzi z pewnych pierwszych stron gazet. Jak zobaczymy, zaczniemy się do, doszukiwać po prostu, kto był faktycznym autorem prac, bo to zawsze do tej pory było tak, że jak nie było plagiatu, to, to trudno było udowodnić. No, wciąż jeszcze jest jednak, przypominamy, jest, jest słynna sprawa magisterki, to też jest zaiste najdłużej funkcjonujący minister Adamczyk infrastruktury, no, dostał nakaz sądowy pokazania pracy magisterskiej i nie pokazał. I wiecie Państwo, prace magisterskie, doktorskie, za wyjątkiem tych klauzulowanych, bo takie też są, ja, Szanowni Państwo, pamiętam to taka dygresja pracę magisterską, nie doktorską Grzegorza Kołotki, który mnie rozbawił w cykl, który, która została utajniona w PRL-u, ponieważ brzmi, jej tytuł brzmiał cykle koniunkturalne w gospodarce planowej lub coś podobnego. Ponieważ, <laughs> ponieważ cykle, cykle koniunkturalne w gospodarce cała całym sensem istnienia... Zaplanuje ale nie no, ale właśnie <laughs> ponieważ ca całym sensem istnienia gospodarki planowej socjalistycznej miało być uniknięcie tych cykli koniunkturalnych, to fakt, iż Kołodko udowodnił, że cykle koniunkturalne istnieją nawet jak powykręcasz gospodarce ręce i, i zrobisz tam gospodarkę planową. To była, to była zabawna historia. Szanowni Państwo, wracając jeszcze znowu do naszych ziobrątek, no, widać, widać, że oni chcą się poklepać po ramionach, bo to jednak mimo wszystko w grupie siła, żeby się zapewnić o lojalności, zapewnić się, spojrzeć sobie w oczy i to Darku, ty nic nie powiesz. Ja, ja będę milczał jak grób. No, może mi ten sąd nie aresztuje. I to jest. To są. Naprawdę bardzo takie ważne z ich punktu widzenia rzeczy, gdyby. Zdanie szeregu sygnałów, Janku, do, 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 do ludzi, Rozumieją, że to nie idzie tak, jakby mogło iść. Bo gdyby tutaj e, Ziobryści e, robili coś m, po staremu, tak jak przeciwko nam, to by to, gdyby mieli jakieś, jak, jakieś dowody, gdyby takie dowody mieli ja. Tutaj są, to sprawy poszła z kopyta. Naprawdę, szanowni państwo, to. Spodziewam się, że już niektóre sprawy byłyby na etapie sądu, już, już, już to, to już, już, już by składy były dobrze wylosowane, to już by szło. A tutaj to wszystko się ślimaczy. Niewątpliwie nie ma też odnośników jeszcze do tego, że Donald Trump został uratowany przez. Boską ingerencję, bo to też jeszcze do tego wróci. To już jest kwestia czasu, że tam ten temat nie wypłynął. Każdy się będzie do tej boskiej ingerencji przyklejał. No, to, 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 tak to będzie funkcjonowało, że oni jedyni i opatrzność. No, już był taki jeden pan w historii, który mówił, że opatrzność już go wiele razy uratowała. No i to prawda, że go kilka razy uratowała. Pa, Pana... To jest, to, jest, to, jest, to jest zupełnie inny temat, ale tą to już wczoraj powiedzieliśmy jako jedni z pierwszych, że główna narracja będzie po prostu Trumpa i jego drużyny brzmiała: Bóg uratował Trumpa, żeby mógł mu ratować nas, i będzie bardzo trudno Joe Bidenowi i całej jego drużynie z tym walczyć. Szanowni Państwo, nie jest żadną tajemnicą, że ja niespecjalnie kibicuję Trumpowi, natomiast to się bierze nie tyle z mojej znajomości polityki amerykańskiej, co z tego, że sobie poczytałem trochę na temat Donalda Trumpa. To jest facet, który powiedzmy tak, no to jest trudno nawet jakby go nazwać biznesmenem przedsiębiorcą. To jest facet, który ileś razy zbankrutował, oszukał iluś ludzi. To jest facet, którego biznesy w zasadzie nie polegały na tym, że on coś wymyślał, tylko na tym, że lawirował w systemie. Jest świetnym nie tyle przedsiębiorcą, co celebrytą medialnym, człowiekiem, który w własnego wizerunku potrafi zbudować Pieniądz, czyli on jest, jakby to powiedzieć, znany z tego, że jest znany. Jeżeli by pokazać jego decyzje menedżerskie, to nie jest Elon Musk, który budował firmy od zera, który spowodował, że koszty podróży w kosmos w sensie takim, że rakiety, wysyłanie rakiet w kosmos, po prostu obtanił ten proces kilkunastokrotnie. To nie jest człowiek, który po prostu cokolwiek zbudował. To jest, to jest tak naprawdę bezwzględny koleś, który sobie, taki rekin, który sobie po, po, funkcjonuje w różnych patologicznych układach finansowych. A oprócz tego, no, powiem tak, ten Tataśma, która o mały włos go nie pozbawiła prezydentury w 2000. 16 roku, kiedy pierwszy raz kandydował. No taśma, w której po prostu tłumaczył, że jak jesteś celebrytą, to sobie możesz kobiety łapać za no, przyrodzenie no, i że to ci wszystko ujdzie na sucho, ponieważ, no, ponieważ jesteś znany. To jeszcze było przed tym okresem mitu. Wydawało się, że ta taśma go zabije nie zabiła, więc pozostaje, powiem tak... Nie wyobrażam sobie, żeby Donald, żeby podsumowując, nie wyobrażam sobie, żeby Donald Trump mógł przegrać te wybory z Joe Bidenem. Wyobrażam sobie, że jeżeli znajdą faceta, który będzie miał przed pięćdziesiątką, albo będzie w takiej silnej pięćdziesiątce, czyli de facto jeszcze młody facet, silny, doświadczony. Charyzmatyczny. Dlaczego facet? Dlatego, że nie widzę takich kobiet w amerykańskiej polityce, ale nie jestem ekspertem, to może powalczą. Jak nie, jak nie, jak nie dokonają zmiany, szanowni państwo, będziemy mieli 4 lata. Stopu. Mnie tylko zastanawia jedna rzecz, która jest no, w zasadzie tożsama z, z tym, co się wydarzyło podczas zabójstwa Kennedy'ego. To znaczy, że tutaj ktoś. Yy, Wyznaczył, wyznaczył wykonawcę takiego, że liczono się, że ten wykonawca nie spełni zadania, i to nikomu nie przeszkadza. U Kennedy'ego akurat byli jeszcze inni strzelcy. Natomiast tutaj, Szanowni Państwo, wyposażać człowieka w karabinek AR-15, który no. Fachowcy wiedzą, że, że ten karabinek na dużo odległości mógł wybrać sprawca inną broń, ten, ten wykonawca, no chociażby jakiś sztucer myśliwski, bo te głosy ludzi, którzy się nie znają, że najwięcej tej, tych, tych przestępstw popełnianych właśnie z tych karabinków, które zostały przeznaczone na rynek cywilny, została wyłączona możliwość strzelania ogniem seryjnym, to gdyby tam ktoś liczył na to, że Rzeczywiście musi mieć ten strzał taki bez możliwości tego, że, że, że coś innego w tym stanowi się wydarzy, to by się po prostu sztuce, a nie karabinek AR-15. Czyli w ogóle zastawienie wolnego tego dachu, no to po prostu zaproszenie do tego, żeby ktoś tam przyszedł. Ja i, i dlaczego o tym mówię? Bo uważam, że tam scenariusze mogły być różne. Jeden, jeden ze scenariuszy był taki, że nawet jeżeli Trump zginął, no to e, też e, część z tych ludzi była zadowolona, a jeżeli Trump nie zginął i jest tak jak teraz, to e, dla Trumpa jest to też bardzo poważne ostrzeżenie, żeby nie przeszkadzał lobby wojennemu, lobby e, zbrojeniowemu, bo z tego są wielkie pieniądze. A to... Tak, mówiąc cynicznie, dla nas nie jest najgorsze, bo e, nikt nie skończy tak szybko wojny na Ukrainie. Będą dmuchać w ten e, piec jak najdłużej. Już kiedyś żałowali, że tak szybko skończyli wojnę na Bałkanach. No bo Amerykanie zakończyli sprawę i, i, i Serbom po prostu powiedzieli koniec tego wszystkiego. Skończyło lotnictwo i, i Skończyła się e, już możliwość, możliwość e, tam e, działania. Wojna domowa przestała e, już tam e, dziać się i zbierać jakieś żniwo. Na Ukrainie naprawdę lobby zbrojeniowe będzie dmuchać to, żeby tam jak najdłużej. To się tliło, wybuchało, tliło, wybuchało. E, I to jest sygnał dla Trumpa. Czyli jeżeli Trumpa by nie było, to byłby inny, a jeżeli Trump jest, to Trump też się zastanowi, zanim będzie tak radykalny. I tyle a to y, dla Kaczyńskiego, dla Rydzyka, czy dla innych, y, powinien być jasny sygnał, powinni zrozumieć, że my i nasze sprawy wewnętrzne, y, brzydko można powiedzieć, no, latają koło y, tym decydentom właśnie, z tym rekinom y, z finansjery, którzy robią olbrzymie pieniądze na tym znowu dobra, za, za dużo, za dużo, za dużo tam koło tak? ale to chodzi mi o to Janku, to tak, tak to mniej więcej wygląda. Tak? Za dużo odeszliśmy od naszych. Wie, przy, przypominam, że Richard oswald, wiesz, dostał. Za, le... za daleko od Rydzyka. Włos, i... włoski, karabin, włoski karabinek e, ma karkanną. Za daleko od ryzyka i Ziobro. Co... Szan... Szanowni Państwo, e, Mamy do czynienia z takim jednoczeniem się wokół Tadeusza Ryzyka, człowieka, który ma infrastrukturę. Jest, to też jest ciekawe, że to jest chyba jedyny człowiek, który przytulił ziobrystów. Ziobryści w ostatnich tygodniach, miesiącach od momentu rozpoczęcia tych akcji, już na oficjalnie przeciwko nim, to, to jest koniec marca. De facto nie mieli żadnej, żadnego człowieka, który by się z nimi publicznie pokazywał. Ja przypomnę, że Rydzek jest tym pierwszym, który, który się ich nie zaparł, który otworzył te swoje ramiona, przytulił, powiedział, żeby się pomodlił. Bez Jarka. Bez Jarka. Ale bez Jarka, ale bez, ale bez Jarosława, dlatego że no Jarosław tu trochę nie pasuje. Ja się z tobą zgadzam, że Jarosław nie lubi sytuacji, w których ryzykowałby na przykład, może nawet nie atak, może nawet nie wyznaczenie kogoś innego, ale na przykład słowa... Ryzyka, który by zobowiązał Kaczyńskiego do ochrony tych ludzi, która, po których publicznie miałby z tym problem, no bo jakoś trzeba byłoby zareagować. Ta ochrona, bo Jarosław wcale nie jest jakoś tam specjalnie przerażony tym, że ta Solidarność Suwerenna Polska pójdzie na dno. Jedyne, co go boli w tym, to jest jego dotacja. To jest, to jest jedyna rzecz, która, która ich tam przejmuje w tej całej sprawie Ziobry, żeby przypadkiem, po pierwsze... Ja raz... bardzo ważną rzecz, ja tego nie wzięłem pod uwagę. Kaczyński chce mieć te karty, kogo chroni, kogo nie. Tak samo tak. kogo wybierze, kogo nie. R tak, ale to, to, jest, to, jest, to jest jedna rzecz, a, a druga, Kaczyński, w, on się też boi o osobistej odpowiedzialności, bo jest to doniesienie Giertycha. Ja przypomnę, że tu widać jakieś spójne działanie. Ta próba rozkręcania ataku na Giertycha, która miała miejsce po głosowaniu, które nie miało żadnego znaczenia. Zarówno głosowanie Giertycha nie miało znaczenia, ponieważ brakowało uwaga pięciu, sześciu głosów do przegłosowania tej ustawy, ale w ogóle jest bardzo ciekawa rzecz, że 14 posłów pisu nie wzięło w ogóle udziału w tym głosowaniu. E... Gdyby 14 posłów, gdyby w ogóle wzięło, bo tak, to, bo tak to jest jakieś takie wrażenie, że było tuż przed uchwaleniem tej ustawy, nie miało to żadnego znaczenia oczywiście, dlatego że Duda i tak zapowiedział weto. Natomiast prawda jest taka, że gdyby Kaczyńskiemu zależało na uwaleniu tej ustawy takim definitywnym, to po prostu przyszłoby z tych 14-14 i byłoby w ogóle, nawet nie byłoby wizualnego kontaktu bo przy sprzeciwie PSL-u wobec ustawy o, o dekryminalizacji aborcji, źle napisanej, ale to już, to już nie ma tam większego znaczenia, nie ma jak tego przeforsować po prostu. I ja tutaj dostrzegam... Forsowanie tego jest to, gra a... rozbicie koalicji, wiadomo, tak. że tu na nie podpisze. Tak, ja, to znaczy ja uważam, że to, to że była to gra uzgodniona pomiędzy y, lewicą a ludźmi PiS, tak. y, dlatego że y, lewica może się tutaj, mimo że jest, y, mimo że tak naprawdę 98% tam, czy tam jakoś 97% posłów koalicji obywatelskiej to poparło. No to lewica jest tutaj tym motorem, tym, który dba o to, żeby to zrobić. A ja, wiecie Państwo, robienie demonstracji w takiej sytuacji, dla mnie, w której nie jesteś w stanie nawet przepchnąć tej ustawy przy sprzeciwie drugiej strony, czyli Kaczyńskiego, realnym, nie jesteś nawet w stanie przepchnąć tej ustawy przez Sejm, już przez prezydenta to już nawet nie. nie... Drogiem jest Giercy, który, który się wstrzymał a nie Duda, a nie Duda, który ewidentnie a priori wszystko odrzuca. Duda, o Dudzie się a nie mówi. Nie to, nie, to jest, artyku, który, który nie, się to się to jest przede wszystkim, przede wszystkim to, jest, to jest właśnie minimalny wpływ to jest, na to. Tak. Jest, tu, tu chodzi tutaj przede wszystkim w mojej ocenie o osłabienie nacisków na rozliczenia PiSu, które też są w jakimś sensie inspirowane z wewnątrz Platformy Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Demokratycznej, że spora część ludzi nie chce wsadzać do więzień. Nikogo chce, żeby było tak jak było, pod hasłem, że no już się nakradli, dobra, to już nie... nie, nie, nie. Tak jak wiesz, teraz przy, ja kąta, zamachu, przy za, za, zamachu na y, Trumpa trzeba było zniszczyć karabinek a człowieka, który strzela zostawić. No bo to karabinek strzelił, prawda? To kpinie to, to, to Maria, e, mafia Pisowskiego, szanowni państwo, jeden z moich dwóch tekstów w historii ekspert, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Oprócz tego historia bez cenzury ma, te, ma w sprzedaży tylko do 24 lipca, czyli jeszcze, szanowni Państwo, przez 9 dni. Kto nie ma jeszcze tego numeru, to polecam. Tutaj jest temat o prezydentce Polski, czyli drugiej żonie Ignacego Mościckiego. Jak rządziła Polską? Szanowni Państwo, bardzo ciekawa historia. No i oczywiście, kto jeszcze nie ma, to powinien nabyć Noce z Dudą. Szanowni Państwo, no jeszcze Tomek z półobrotu. Panie Jarosławie, pan Jarosław, o 17.30. Rzeczy, które są naprawdę realne i dokuczliwe, to to, że jesienią szykuje się ofensywa. Z informacji przekazanych przez dziennik Zaprawna wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad jednym projektem, który obejmuje kilka ustaw dotyczących między innymi Sądu Najwyższego i KRS-u. Planowanie mają uwzględnić likwidację dwóch Izb Sądu Najwyższego. Który został utworzony do rządów PIS, Izby Kontroli Nadzwyczajnej, Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt przewidywany przewidywać zniesienie instytucji skargi nadzwyczajnej. I panie Jarosławie, dlaczego Pana to tak bardzo boli? No bo projekt ustawy ma trafić do Sejmu najpóźniej jesienią. W listopadzie Polska powinna wdrożyć zalecenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z wyrokiem z 2020 roku. W sprawie Wałęsa przeciwko Polsce. Znowu się pan poślizgnął na, na Wałęsie. Tutaj brak skargi nadzwyczajnej, e, brak tych dwóch izb, e, na które pan bardzo liczy, e, osłabienie pani e, Przyłębskiej. Dla pana jest to bardzo ważny problem. A wszystko znowu od Wałęsy. Panie Kaczyński, panie e, prezydencie Wałęsa, może pan by również pomógł, żeby Jarosław znalazł się w więzieniu. Jeżeli pan ma taką sprawę. Chociaż niech pan zaapeluje. Do więzienia, panie Jarosławie. Do więzienia. A państwo do zobaczenia.